Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jarosław Olech, Dotacje 24. Zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego nowego webinaru. A dziś tematem modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania gospodarstw. Na początek kilka informacji podstawowych, mianowicie program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Mówimy sobie krótko. Następnie opowiemy o typie operacji dotyczących modernizacji gospodarstw rolnych. Później przejdziemy do podziałania, czyli wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych. I na końcu omówimy instytucję realizującą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Cele wsparcia. Celem wsparcia jest uruchomienie w związku z coraz częściej występującymi okresami suszy, wsparcia, które będzie po prostu pomagać rolnikom i osobom poszkodowanym, a także poprawa gospodarki wodnej oraz działania, które mają za zadanie zwiększenie zasobów wodnych dla potrzeb uprawianych roślin. Reasumując, głównym celem jest efektywniejsze nawadnianie gospodarstw. Jakie inwestycje mogą być realizowane w ramach wsparcia? No, po pierwsze, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej, powiększenie obszaru nawadnianego oraz ulepszanie i powiększanie inwestycji, które zostały już rozpoczęte, a mogą rokować, że poprawią infrastrukturę wodną. Jakie warunki musi spełnić planowana inwestycja? Otóż wsparcie obejmuje wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz nawadnianiem. Inwestycja musi być uzasadniona ekonomicznie, musi doprowadzić do określonej oszczędności wody i nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest na rynku tej wody. Koszty kwalifikowane nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych. No i oczywiście każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody, umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji. Jaka jest forma wsparcia? Tutaj formą wsparcia jest refundacja maksymalnie do 100 tysięcy złotych. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany. No i standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Tutaj określono również minimalną wartość planowanej inwestycji, czyli 15 tysięcy złotych. Tutaj jest zaliczka na realizację projektu. Można ubiegać się o zaliczkę na planowaną inwestycję w wysokości do 50% otrzymanej pomocy. Zaliczkę wypłaca się rolnikowi po wniesieniu przez niego zabezpieczenia, na przykład poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, weksla z poręczeniem wekslowym. Kto może ubiegać się o wsparcie? Przede wszystkim wsparcie otrzyma rolnik i o wsparcie może się ubiegać zgodnie z przepisami taka osoba, która jest rolnikiem, czyli jest osobą fizyczną, jest wspólnikiem spółki cywilnej, jest osobą prawną, spółką osobą prawa handlowego. I proszę Państwa, jeżeli jest posiadaczem samoistnym, w tym właścicielem lub zależnym na przykład dzierżawcą położonej na terenie gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji. Kto może się ubiegać o wsparcie? Proszę Państwa, kiedy można mówić o prowadzeniu działalności rolniczej w celach zarobkowych? No, jeśli rolnik będący osobą fizyczną w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy osiągnął przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.
Inne wymogi, które musi spełnić rolnik, to m.in. nadany numer identyfikacyjny. Rolnik nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów Unii Europejskiej. No i dodatkowe wymogi musi spełnić rolnik, który jest osobą prawną, spółką osobową lub wspólnikiem spółki cywilnej. Jaki jest okres realizacji inwestycji? Otóż ten okres to 24 miesiące. Okres jest liczony od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy i nie może zakończyć się później niż 30 czerwca 2023 roku. Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym na co można przeznaczyć środki z otrzymanego wsparcia? Otóż na zakup nowych maszyn i urządzeń, wykonanie ujęć wody, budowę albo zakup elementów infrastruktury technicznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz na opłaty za licencje i patenty. Jakie koszty ogólne zaliczane są do kosztów kwalifikowanych? W ich ramach można pokryć wydatki związane z projektami architektonicznymi, dokumentacją geologiczną, operatami wodnoprawnymi, kierowaniem robotami budowlanymi. A jakie są ograniczenia? No, ograniczenie kosztów ogólnych, czyli przy projektach nawadniania w gospodarstwie oraz kosztów ogólnych, których wysokość nie może przekroczyć 20% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Co nie będzie wydatkiem kwalifikowanym? No, nabycie maszyn, nabycie nieruchomości, nabycie zwierząt, koszty dostosowania do norm lub wymogów unijnych, leasing, no i nabycie rzeczy używanych, a także podatek od towarów i usług. Jak wygląda wniosek o przyznanie pomocy? No, wniosek składany jest do oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest sporządzany na podstawie wzoru, no i jest rozpatrywany w ciągu 6 miesięcy. Proszę Państwa, zapraszam do kontaktu z naszą firmą pod numerem telefonu 665 012 753 lub poprzez adres mailowy biuro@dot24.eu, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej www.dot24.eu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. Niebawem na pewno kolejny webinar. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jarosław Olech.